Dziś jestem z Cezikiem, który gościł nas w Białymstoku, zagrał świetny koncert. Cześć! Dzień dobry, witam! Skąd czerpiesz inspirację do swojej twórczości? A zewsząd. Z życia codziennego, z YouTube'a zagranicznego, z radia. Tak naprawdę ze wszystkiego, co mnie otacza. Nie ma takiego jakiegoś konkretnego miejsca, które mnie inspiruje. To idę i inspiruje mnie tak naprawdę wszystko po kolei. Na ilu instrumentach potrafisz grać? Nie mówię tutaj o przedmiotach codziennego użytku. Umiem grać przyzwoicie na gitarze. Na tym się kończy moja umiejętność multiinstrumentalna, ponieważ nareszcie potrafię grać bardzo takie podstawowe rzeczy, w sensie wykrywać proste rytmy, jakieś proste akordy kłaść, więc mój multiinstrumentalizm jest przereklamowany. Ja zawsze neguję, jak ktoś mi zarzuca, że jestem multiinstrumentalistą, bo nie jestem. A jakiej ty muzyki słuchasz? Ja unikam muzyki generalnie, bo jak tak sobie gram na co dzień i coś tam montuję, to tej muzyki mam po prostu tak dużo, że po pracy mam ochotę od niej odpocząć, więc unikam muzyki jakiejkolwiek. Staram się raczej spędzać czas ciszy, więc jeśli już słucham, to ja w ogóle wracam raczej do takich melodii dziwnie brzmi z młodości. No ale jak byłem młodszy, to słuchałem takich rzeczy jak na przykład Jamie Callum albo Bobby McFerrin, takie lekko jazzujące jakieś klimaty. Teraz może troszkę o współpracy z Czesławem Mozilem, bo nie dość, że nagraliście wspólną piosenkę, zaprosiliście do X-Faktora jako specjalistę. Dobrze wspominasz z nim współpracę, dalej z nim utrzymujesz kontakt? Współpracę wspominam bardzo dobrze, kontakt utrzymuję taki jak, no nie wiem, czasem coś tam jak do siebie napiszemy, natomiast nie jakoś intensywnie. To jest postać tak na tyle barwna, że ciężko by go opisać w dwóch zdaniach, albo naszą relację w dwóch zdaniach. Natomiast zawsze miło wspominam Czesława i zawsze chętnie z nim wymieniam poglądy na temat smaku różnych alkoholi, prawda, i jakby gdzie jakieś dobre imprezy są na mieście. On jakby jest specem w tej dziedzinie, więc... Cofnijmy się troszeczkę do początku twojej kariery, twoich filmików na YouTubie. Śpiewanie tyłu interesuje mnie w tym momencie. Czy możemy oczekiwać w jakimś niekrótkim czasie? Nie, broń Boże. Wręcz przeciwnie, w sensie zupełnie temat zamknięty dla mnie. Przygoda jakaś taka jednorazowa i już. To jest na tyle wąski temat, że nie ma bardzo tutaj jakby pola do popisu. No. Powstał trik i tyle. Jakby nie da się go bardziej eksploatować, no bo jest już nudny, więc zupełnie jakby nie ma sensu tego wracać. Panujesz jakieś nowe projekty, oprócz klejnoty na przykład? Nie wiem, coś nowego? Coś tam kombinuję cały czas, takie różne pomysły przychodzą do głowy, natomiast nic konkretnego takiego, co mógłbym powiedzieć, że będzie na pewno. Zresztą też unikam mówienia, że co będzie, bo jak powiem raz, że będzie, a później nagle zmienię zdanie, to później ktoś mówi, że miał być, nie ma i tak dalej. Więc co, jak coś wymyślę, na pewno się ukaże. Masz ze sobą duety z Melo Kotelux, z Czesławem Mozilem. Czy planujesz jakąś płytę może? Czy miałeś jakąś propozycję już, żeby nagrać płytę? Niekoniecznie z duetach może z solową? No i ktoś tam, wiadomo, się odzywa jakieś wytwórnie, natomiast ja nie mam zupełnie pomysłu na swoją solową płytę, bo tak siedzę w internecie i moja twórczość zawsze jest połączona z obrazkami przeróżnymi, a płyta jest tylko formą słuchową, więc niespecjalnie widzę, jakby to miała płyta wyglądać, więc zupełnie się na nią teraz nie zabieram. Raczej cały czas idę w kierunku klipów. Serdecznie pozdrawiam telewidzów telewizji Patty. Jesteśmy z Peterem Johnem Birchem. Piotrze, tak się zwrócił.
To jest twój pseudonim, tak? Twoje prawdziwe imię to jest Piotr Jan Brzeziński. Tak, zgadza się. Czy to był specjalny zabieg, czy po prostu fajnie to zabrzmiało ci angielszczenie swojego imienia, nazwiska jako pseudonim artystyczny? Znaczy w zasadzie to i to. No, kiedy wymyślałem ten pseudonim, to miałem bodajże 15 lat. Także wiedziałem już, że chcę śpiewać w języku angielskim i tam powstawały takie utwory. Klimatach, no, powiedzmy właśnie amerykańskich. Stąd z jednej strony chciałem mieć jakąś nazwę, która no po prostu jak nazwę zespołu ma zespół, no to też chciałem mieć jakiś pseudonim, a że akurat moje imię i nazwisko, czy tam raczej przezwisko, czyli Brzoza, tak się wskleiły, że wyszedł właśnie mi Peter John Birch, no i wówczas mi to fajnie brzmiało i tak zostało już do końca. W Białymstoku jesteś po raz czwarty. Czy dobrze wspominasz występ w naszym mieście? Zawsze jest bardzo taka żywa atmosfera, powiedziałbym. Znaczy ze strony publiczności naprawdę dużo życzliwości jakby, no, odczuwałem i odczułem nawet dzisiaj. Także jest to niezwykłe dosyć, bo wszyscy są naprawdę pozytywnie nastawieni, tacy uśmiechnięci i jakby byli bardzo szczęśliwi, no i to jest coś pięknego. Całkiem niedawno zagrałeś w cudzysłowie chałupniczy koncert dla 30 osób w mieszkaniu w Łodzi. Czy to było ciekawe doświadczenie? Zdarzyło mi się chyba jeszcze przed tym koncertem zagrać taki house gig. Aczkolwiek razem z Bartkiem, z Burłą, który się zajmuje moimi koncertami, nie sądziliśmy, że to będzie miało taki odzew w ogóle nawet ze strony mediów, bo już TVN się do nas odezwał w tej sprawie i przyjechał nakręcić reportaż. Ja osobiście, nie było to dla mnie takie zaskakujące, tak bym to powiedział. Sam koncert wypadł super, mi się bardzo przyjemnie grało i jak najbardziej odnajduję się w takiej atmosferze. Ale pamiętam, jak 4 lata temu mniej więcej zaobserwowałem, że jeden z moich ówczesnych idoli muzyk ze Stanów Zjednoczonych, Rocky Votolato, jedzie w taką trasę, Living Room Tour. I byłem właśnie zaskoczony, że gra tylko koncerty po mieszkaniach czy tam domach. No i mówię, kurde, kiedyś fajnie by było coś takiego zrobić, ale nie sądziłem, że to będzie tak zaskakujące i gdybym wiedział, to może już wcześniej byśmy w tym kierunku zadziałali. No ale tak czy siak, po tym udanym koncercie w Łodzi myślę, że jeszcze jakieś się pojawią. Jest plan, żeby właśnie zrobić w Polsce latem taką, powiedzmy, 5-dniową trasę po mieszkaniach. To będą normalnie zaplanowane koncerty, tylko w zasadzie dobór tego jeszcze się zastanawiamy, czy to będą, powiedzmy, koncerty u osób, które kojarzymy w jakichś miastach, tam mniej więcej znamy, czy po prostu damy informację, chociaż już nawet tam była taka informacja puszczona, że jeśli ktoś ma ochotę, ma mieszkanie, gdzie pomieści spokojnie, przynajmniej w jednym tym pokoju 30 osób, no to wówczas może napisać mail i my to rozważymy i wówczas przyjedziemy. Takie pytanie na koniec. Czy swoją przyszłość wiążesz tylko i wyłącznie z muzyką? Wiesz, no ciężko mi powiedzieć, co się wydarzy w moim życiu, aczkolwiek jest to moje marzenie i to robię od już też w zasadzie roku tylko. I mam nadzieję, że tak będę w tym trwał i że będzie tylko coraz lepiej i jakoś tam, no, będzie mi się wiodło. Dziękuję.